Witam w Elden Ring. Jesteśmy dokładniej na płaczącym półwyspie. Tak się nazywa ta lokacja. Zakładam, że to chodzi o całość tutaj. Zaznaczyłem sobie miejscówkę. Tu jest taki, jak widzicie, no coś tu jest zaznaczone ewidentnie i chciałbym tam dotrzeć, ale to zdaje się, że jest w rozpadlinie jakiejś. Więc zobaczymy, czy to będzie takie proste. To by było gdzieś w tamtym kierunku, ale spróbujemy sobie... A nie, dobra, stąd przybiegłem, czyli faktycznie droga wiedzie tędy. Obadajmy. To jest już pewnie, nie wiem, z 20 odcinek albo i dalej. Na kanale ukazały się dzisiaj odcinki 10 i 11. O kurde, czymże ty jesteś, istoto natury parszywej? Na pewno masz niemało życia wcale i też widzę, że lubisz sobie podskoczyć tak, żeby uniknąć ciosu. No wygląda to trochę jak jakaś... No może nie jak bestia z Bloodborne'a. No nie, zdecydowanie nie. Ha. Jakiś nowy rodzaj przeciwników. A co z niego dropnęło? No nie zwróciłem uwagi niestety. No może to było coś, co powiedziałoby mi co nieco na temat tych przeciwników. Czy tu można się Oła, oj, już myślałem, że spadnę. Oczywiście pieszo bym się tu nie dostał, tylko konno, ale nie no, tutaj już nie wskoczę. Jakoś tam pewnie da się dostać. Jesteśmy, no to jest właśnie ta rozpadlina, jesteśmy niedaleko. Na dole widzę kwiaty, w ogóle jakiś tam się striggerował. Cztery duże? Nie żartujcie sobie ze mnie. W ogóle też, no naprawdę ten świat jest tak ogromny, że... Nie wiem po prostu ile czasu może mi zająć nagrywanie... Oj, bym spadł. Nagrywanie let's playa z tejże gry. No też staram się nie spieszyć raczej, chociaż no były takie momenty, że trochę rushowałem do głównych lokacji. No, ale to nie teraz czas na takie rzeczy, mam ochotę sobie pochodzić trochę. Dobra, chyba już dokonałem wyboru, chociaż tu pewnie... Nie, tu mogę jeszcze wrócić. Na dole też jest ten wir powietrzny, więc myślę, że mogę spokojnie zeskoczyć na dół. Tu nie powinienem otrzymać obrażeń raczej. I sobie obadamy. Miejscówka, która mnie interesuje, jest w prawo. Są tu też jakieś wiadomości. Kwiatów jest naprawdę mnóstwo i w ogóle w tę drugą stronę tutaj też warto by było pójść, bo są jakieś ruiny, las. To też jest, to mnie bardzo interesuje, bo takich miejscówek jest więcej na mapie generalnie i myślę, że coś tam ciekawego może być. Przed tobą jaskinia. Dobra, wszyscy macie ode mnie w takim razie propsa. I was, drodzy widzowie, zachęcam do propsowania moich filmów klasycznie już przy ocenianiu wiadomości. Jeżeli wam się podobają oczywiście, to zostawcie łapkę w górę. Trochę widzę, że już się zaczynają moi stali widzowie, których serdecznie pozdrawiam, aktywizować w komentarzach pod filmami. Faktycznie też ktoś pisał, Wojtek chyba, że tak dużo tych filmów z Elden Ring się pojawia, że nie nadąża oglądać. Czaję to jak najbardziej. To też powoduje, że mam momentami wrażenie, że się niewiele dzieje, ale po prostu faktycznie no, wy z opóźnieniem trochę docieracie do tych filmów, no bo ile można czasu poświęcać w końcu, nie? Ja publikuję po dwa, ponieważ mamy dungeon, moi drodzy, w ogóle tak swoją drogą. Publikuję po dwa, bo muszę sobie robić miejsce na konsoli, żeby móc grać dalej. Stąd dwa dziennie. No ale właśnie komentarze, Blade też się odezwał, oczywiście tam wyszydził mnie trochę, że w jednym odcinku mówię, że runy to bardzo ważna rzecz, po czym w odcinku wcześniej chyba właściwie, czy w tym samym odcinku gdzieś tam ginę i potem runy, potem już nie, nawet jestem obok nich, ale ich nie biorę. Tak, no pozdrawiam. No i też trochę przybywa subskrybentów, co również jest miłe. No i powiem wam, że tak już powoli zbliżamy się do 100. Także jeżeli ktoś by chciał mi pomóc
pozyskać pierwszych 100 obserwujących mój kanał na YouTubni, to zachęcam. To są te same istoty chyba, które były w zamku Morn. Zastanawiam się, czy uda mi się tego koleżkę zajść na plecy, żeby trochę pooszczędzać punkty skupienia. On wygląda na to, że jest tu sam, chyba że ktoś tu po lewej jeszcze będzie, ale raczej nikogo nie ma. Jak daleko ty zamierzasz iść? No, te istoty są troszkę Bloodborne'owe chyba. Fajnie, że w ogóle tak no, szybciej się skradamy, niż się porusza taki przeciwnik. Walka dystansowa, może spróbuj tego. No, to nie jest głupi pomysł, aczkolwiek moje czary chyba tak daleko nie dosięgną. Ten w ogóle wygląda na jakiegoś poważniejszego, ma takie skrzydła konkretniejsze. Tam leży też koleś. Nie zwróciłem uwagi, jak się nazywa ta lokacja, ale jest to ewidentnie jakaś kopalnia. No dobra, poskradamy się jeszcze trochę. A tam jest koleżka. Czy on mnie widzi? Chyba mnie widzi. Trudno powiedzieć. Raczej mnie widzi, bo wygląda jakby do mnie szedł. Ewidentnie mnie widzi. Dobra, to jest czas na czary. Trejdzik niezbyt bolesny. Ale tak widzę, że... A właśnie, w ogóle ponownie muszę zmienić sobie tutaj maskę. Może dzięki temu... Wiecie co, może chodźmy tędy, bo to wydaje się bezpieczniejsza droga. Może dzięki tej masce będą schodzili na hita? Wątpię, ale byłoby miło bardzo. A jednak, proszę bardzo, to opłacało się. Te trzy punkciki mądrości robią, jak widać, sporą różnicę. Bałem się, że nie przeskoczę, będę kucając, kiedy wykonuję skok. Myślałem, że nie da rady tutaj przeskoczyć, ale na szczęście dał radę. Ty żyjesz jeszcze? To poważnie żyjesz? Ho, 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 naprawdę to było na styk. Kamień kowalski razy jeden. Czy ja chcę się leczyć już? Aha, ja mam w ogóle dużo bardzo tych szkarłatnych łez, bo to jeszcze z lwiej aberracji chyba, ale chciałbym skorzystać z drabiny. O, dobra, jest. Słyszałem też takie, czy właściwie nie słyszałem, a czytałem na 9gagu, to jakiś tam mem był, bo wiadomo, jako że gra wyszła, to trochę gdzieś tam w internecie się pojawia informacji o tej grze i też memów, że Elden Ring jest trochę jak dziecko Skyrima i Dark Souls i faktycznie trochę tak jest. No też przyznam, że Skyrim w sumie jedna moim zdaniem z dotychczas lepszych gier wydanych, czy lepszych gier z otwartym światem, o może tak. No, przynajmniej jeżeli mówimy o grach fantasy. Wow. Muszę... ostrożnie działać. Mimo, że od wydania Skyrima minęło bardzo wiele lat, to naprawdę cały czas ta gra tkwi w mojej głowie jako wspaniałe dzieło i dosyć przełomowa gierka. To jak tamten świat w Skyrima wydawał się żywy, to jak dużą dbałość przyłożono do... Ten tu jest martwy, czy... Martwy, tak. Jak dużą dbałość przyłożono do questów pobocznych, że to nie były jakieś takie, wiecie, idź, przynieś, wynieś, pozamiataj. I oczywiście ostatecznie się do tego questy na ogół sprowadzają. Niemniej chodzi o to, że te questy zawsze wiązały się z jakimś fajnym backgroundem fabularnym. Było sporo urozmaiceń, naprawdę była ta gra moim zdaniem przełomowa. Co jeszcze takiego fajnego było z otwartym światem? No wiadomo, Wiesiek, nie? Trójka. Też wyśmienita gierka, również przeszedłem oczywiście. Chociaż, kurde, w ogóle chyba właśnie muszę się przyznać do czegoś odnośnie Skyrim, że ja właściwie
całej głównej fabuły Skyrim nie przeszedłem. Bo tam po prostu właśnie tak wciągający był ten otwarty świat, że ja chyba spędziłem tam miliardy godzin, ale nie ukończyłem głównego wątku. Tym bardziej, że tam generalnie spotkałem się z opiniami, że główny wątek wcale nie jest aż taki wybitny. Tam siedzi jakiś NPC, czy to jest wróg? Wróg niestety, szkoda. A tutaj też sobie siedzi. No dobra, to zasadźmy mu takiego strzała. A sprawdzę, czy przypadkiem był kamienny pocisk, czyli ten lżejszy czar ich też nie zabija, bo... Zabija! No to może ja bez sensu marnuję... O kurde, jakiś... On ma jakieś w ogóle błyskamienie na plecach. Ale też schodzi na hita. Pęknięty kryształ. To właśnie dropnęło z tego, co on ma na plecach chyba. Złoty run. No i sprawdźmy skrzynkę. Skrzyneczka oczywiście tutaj bardzo mnie interesuje. Szlachetne mięso. To było do craftingu chyba? Kilof, czyli no klasycznie, zdaje się, że w każdym Soulsie jest po prostu kilof jakiś. Nie wiem, czy kilofa opłaca się używać, ale okej, jeżeli ktoś ma taką fantazję, że akurat ma ochotę walczyć kilofem, no to jest taka opcja. Dobra, co tutaj mamy? Więcej kryształów. Ponury kamień kowalski. Musiałbym w sumie wrócić też do naszego hubu, do twierdzy okrągłego stołu. W sumie jak oni schodzą na hita z mojego czaru słabszego, to ja nie wiem po co zasadzałem mu krytyka, bo on od krytyka nie umiera. No to tak marnowanie czasu w sumie ostatecznie, moim zdaniem. Tak, bo w hubie dawno nie byłem, tam coś mogło się pozmieniać, jakieś nie wiem, nowe postaci mogły się pojawić, albo nowe kwestie dialogowe. I też chętnie bym zajrzał do kowala, może jakoś tam bym mógł sobie coś ulepszyć. Kostura nowego nie znalazłem, no wiadomo, dropnął mi gdzieś tam w pogrobnie kostur błyskamienny. Ale poza tym no, za wiele się tutaj na tym gruncie nie zadziało. Dobra, mamy oczywiście... Trafione to było bardzo. Mamy kolejnych przeciwników. Za robotę byście się wzięli, a nie kurde podsypiacie. Pigułki krzepliwości. Piguły raczej. Przepraszam, zawsze mnie to bawi po prostu. Ech, piguły naprawdę to jest... Nie będę tego komentował. Ci co wiedzą, to wiedzą. I cóż, no tak, opierdzielają się robole. Tutaj mamy chyba tą miejscówkę, gdzie jest tak, większa ekipa i mamy również tego kolegę, który wygląda zgoła poważniej. I on stoi do mnie akurat tyłem, więc to w sumie nic nie zmienia. Zastanawiam się, jak to rozegrać teraz, bo i tak nie ściągam tych przeciwników na hita z... ciosów w plecy, więc może po prostu zaatakuję tego jako pierwszego. O, on też szedł na hita, to nie był aż taki poważniejszy, jakby się mogło wydawać. O, ty żyjesz jeszcze! O, ale... Dobra, trzeba się napić. To jest po prostu inny typ, on podejrzewam, że może być silniejszy. No nie schodzi na hita ze słabszego czaru, tylko z mocniejszego. I też widzę, że potrafi wzlecieć do góry i strzelać. No w sumie nie da się chyba wzlecieć w dół, także po prostu wzlatuje. Okej, sporo kamieni kowalskich, to są po prostu miejscówki, te kopalnie, które są mokrym snem wojownika. Fajnie też, że tego jest tak dużo, bo to oznacza, że można sobie więcej różnych broni poulepszać i po prostu pokombinować. No, przy przejściu Dark Souls, moim zdaniem, no tak można sobie dwie zwykłe bronie maksymalnie ulepszyć na jednym podejściu. Oraz oczywiście jakąś, powiedzmy, jedną broń z duszy bossa i jedną broń taką specjalną. Chociaż czy te dwie bronie się uda tak ulepszyć, no to już jest kwestia też wątpliwa. Nie mam pewności, czy to tak da radę.
Okej. Miękka bawełna, fajnie. To jest albo przedmiot zmniejszający obrażenia od upadku i niwelujący hałas naszych kroków, albo też materiał do wytwarzania tego przedmiotu. Przed tobą boss, naprawdę? No ja z zasobami wyglądam niewesoło. 8707 dusz. Ja cały czas przypomnę, że chciałbym uzbierać 12 koła na czar, więc teraz tracenie duszyczek nie jest tym, co chciałbym robić. Zastanawiam się, czy jest jakaś opcja, żeby sobie, nie wiem, jakiś skrót odblokować. Trochę znowu spadły klatki. Zastanawiam się, z czego to się bierze, bo no raczej Playka sobie radzi chyba z Elden Ring. Nie wiem, czy to kwestia optymalizacji, czy co. Nie jest to jakieś uciążliwe. Generalnie muszę powiedzieć, że gra chodzi bardzo dobrze. Nie miałem ani razu żadnego crashdownu. Swoją drogą, jakby mi gierka skraszowała, to nie wiem, co by się wydarzyło. Czy by się przerwało nagranie, czy... Bo nagrywam na konsoli, przypomnę. Wiecie co, no chyba zasadniczo chodzi o to, że tutaj zresztą nam dali tę miękką bawełnę, która, jak sądzę, właśnie te zmniejsza obrażenia od upadku. Tak, więc to jest taka chyba sugestia, że jak po prostu mi nie wyjdzie, to mogę zeskoczyć i przebiec do bossa. I tak chyba też ewentualnie zrobię. Muszę sobie, moi mili, tutaj wyposażyć szkarłatny sztylet, nie, gałązkę ofiarną sobie wyposażę. Zależy mi teraz na tych runach bardzo. Ta gałązka sprawia, że jeżeli umrę, to moje runy oczywiście nie przepadną. Okej, sprawdźmy, co to za boss. No bossowie w dungeonach bywali dotychczas raczej łatwi, ale zdarzało mi się na nich umrzeć też. A, mogę w sumie szkieletory przyzwać. To też od razu to uczynię. Łuskowata aberracja, proszę, proszę. Kolejna aberracja na naszej drodze. Pytanie, czy wystarczy mi punktów skupienia? No raczej wystarczy. Ona otrzymuje srogie obrażenia, no już jest po bossie, nie? Tak naprawdę, no, szkielety są overpowered. Zardzewiała kotwica. No ciekawe, to jakaś nowa broń chyba. Zmienię sobie od razu ten przedmiot, żeby przypadkiem go nie stracić. On oczywiście się niszczy w momencie, gdy giniemy. No, mamy miejsce do powrotu i raczej nic więcej. Wiecie co, zaczynam się zastanawiać, czy to faktycznie jest zostawiane przez graczy, bo naprawdę w bardzo wielu miejscach, gdzie taki słupek jest, te wiadomości są. Skakanie niech będzie chwała, dobra, czyli to po prostu jacyś, wielu graczy najwyraźniej ma po prostu fantazję, żeby zostawiać wiadomość w tym miejscu i tak też się dzieje. Słaby wróg, a to niespodzianka, no czyli on był najwyraźniej słaby, no tak, w sumie obrażenia wchodziły w niego tak srogie, że nawet bez szkieletów pewnie bym sobie dał radę, ale obadajmy tę kotwicę, ona będzie bronią raczej, tak jest. Zardzewiała kotwica używana jako broń. Jej wszystkie cztery pazury są grube i ostre, co umożliwia pchnięcia. Pchnięcia tym? Naprawdę? Mówiono, że kiedy zmatowieńcy wraz ze swoim lordem opuścili ziemię pomiędzy, została tam jedna łódź. Barbarzyński krzyk ta kotwica zapewnia. O pierdziele, nie spodziewałem się, że to będzie takie ogromne. Myślałem, że to będzie taka, nie wiem, jakaś kotwica na łańcuchu czy coś, to jest autentycznie kotwica statku po prostu, nie? Jeżeli ktoś miałby fantazję marinistyczną, żeby walczyć kotwicą, proszę bardzo, można w Elden Ring, można. Wystarczy chcieć. Dobrze, odłóżmy tę kotwicę. Naprawdę przyznam, że kreatywność twórców w kontekście broni, no, jest tutaj momentami zaskakująca. To obiecałem wam kiedyś, że pokażę i nie pokazałem w końcu. Nie jest taki aż ogromny ten kij, jak w momencie, kiedy trzymają go ryboludzie, ale jak, jeżeli ktoś lubi zagięte pały, no to można sobie taką powalczyć, nie? No, mnie to specjalnie jakoś nie zachęca. To jest ten zamarznięty topór. Szybka broń, widzę. Ma nieco krótszy dystans i nakłada odmrożenie. Czy odmrożenie jest rzeczą przydatną w tej grze? Nie mam pojęcia. Kieł wasalnego rycerza to jest, powiem wam, całkiem elegancka broń, tak widzę teraz. Nie jestem wielkim miłośnikiem zakrzywionych mieczy, ale ten, muszę przyznać, że jest całkiem spoko.
Co tutaj możemy przeczytać? Zakrzywiony wielki miecz o lekkofalistym ostrzu, straszliwe ostrze zdolne zadawać brutalne ataki z powietrza. Finezja wasalnego rycerza. Wasalny rycerz to był chyba ten, który siedział w więzieniu, tak mi się wydaje, w jednym z dwóch więzień, które na razie odkryłem i też je... No, ogarnąłem tam, po prostu zabiłem minibossów, powiedzmy. Tasak Omenów. O, proszę. Zakrzywiony miecz o ciężkim ostrzu kolosalnych rozmiarów. Przyznawany Omenom jako narzędzie wojny. Broń ta została stworzona, by wykorzystywać brutalną siłę. Wzór na ostrzu jest pozostałością niszczycielskiego przekleństwa. Ofiarując komuś tę broń, należy przygotować się na to, że trzeba będzie ją odebrać z użyciem przemocy. Nie jest aż taki ogromny. Znaczy, nie jest taki ogromny jak na Soulsy, bo wiadomo, generalnie jest całkiem spory. Uji Katana raczej nas nie zaskoczy swoim wyglądem. Wygląda po prostu jak katana. Czy coś jeszcze z broni mieliśmy takiego ciekawego? Gwiazda Zaranna, czyli Morgenstern, nic nowego. Pika, no to pewnie będzie bardzo długa włócznia. Może sobie zobaczmy jeszcze lance, jak wygląda. No, jak to lanca. Oczywiście można nią wyprowadzać pchnięcia. Dobra, no wracamy na początek dungeonu. Wydaje mi się, że wszystko tutaj ogarnięte. Tak, chcę powrócić do wyjścia. Fajnie by było, gdybyśmy znajdowali jakieś też inne kostury. I to nawet już nie chodzi mi o to, żeby to były kostury mocniejsze, ale może chociaż, wiecie, żeby kosmetycznie coś się zmieniało, byłoby miło. Mam nadzieję, że takie rzeczy będą. Aczkolwiek też, no, to w sumie jest standard w grach FromSoftu, że raczej, no, magowie nie są rozpieszczani dużą ilością ekwipunku, no ale za to oczywiście sporo tych czarów magowie mają różnych. No a to oczywiście też jest urozmaicenie spore. Wiecie co, cofnę się jeszcze, żeby odpocząć. Muszę sobie odnowić buteleczki. Gdzie była ta jaskinia? Tutaj. Koń oczywiście automatycznie w takiej sytuacji... Fuck. Automatycznie koń zostaje... Dobra, wiecie co... Aha, ja nie mogę teraz używać mapy w ogóle. No zaraz mogę mieć spory problem, bo ja nie mam już możliwości rzucania czarów. Dobra, jest okej. O, dobra, odzyskałem jakieś butelczyny. Wyruszmy dalej, ominiemy te rośliny. A nie, widzę, że one nie były striggerowane, tylko one po prostu cały czas sobie rozpylają ten swój trujący pył. Ominiemy je. Coś tutaj mają, więc sobie to zgarnę. Złoty rum. Czegoś jeszcze pilnujecie? Nie. No, roślinki na szczęście nie są w stanie mnie gonić, więc można je sobie spokojnie olać. To było podejrzane. To było od razu podejrzane. Co to jest? To są małpy chyba. Muszę się napić, bo inaczej to tutaj raczej za wiele nie zdziałam, chociaż mogę spróbować oczywiście walki w ten sposób, ale to jest mało efektywne. Dobra, trafiłem dwóch. Nie wiem, czy jest sens tutaj, żebym walczył z nimi. Dziebnięty. Ała. Nie, w ogóle małe obrażenia zadają. Tak automatycznie powiedziałem ała. No raczej ci wrogowie tutaj idą na ilość, a nie na jakość. A już odzyskałem łzy. To ciekawe. I drugi raz. Dobra, czyli co, jedna z tych małp była traktowana jako osobna grupa, tak? No to by wychodziło. Gdzie jestem? Tutaj. Chciałbym zasadniczo dotrzeć tu, ale najpierw sobie właśnie w tę stronę wyruszymy. Ja widzę, że kolejne małpy się na mnie zasadziły, ale póki co spróbuję je zignorować.
Dobra, tutaj nic. Mamy oczywiście fragmenty ruin leżące po okolicy. Niezbyt to dla mnie teraz ciekawe. Tam jest jakiś przeciwnik, nawet nie jeden. To są chyba też te małpoludy. Aha, ja w ogóle, zobaczcie, wróciłem do miejsca łaski. O, ciekawe, czyli co? Poczekajcie. Aha, tędy wyszedłem po prostu, no tak, dobra, to ma sens. Czyli tu nie ma skarpy, tylko można sobie zwyczajnie zejść. Tak, jak jestem przy miejscu łaski, to już odpocznę i wyruszymy do ruin. Coś wyglądało, jakbym zdobył runy, może jakiś przeciwnik umarł. I też informacja z komentarza, również od Blade'a, że faktycznie to jest znaczenie, kiedy się poruszamy. Ja oczywiście, no to już wiem z tytułu tego, że Nocna Straż chyba, tak to się nazywało. Taki boss się pojawił, o proszę, proszę, to jest coś interesującego. Nie pamiętam, co to mi dawało, ale coś fajnego chyba, sprawdź. Aha, to mi ducha przyzwie, czyli duch będzie prowadził, jak mniemam, do dungeonu. Ale niewykluczone, że do tego, przy którym już byłem. Ale sprawdźmy w takim razie, jak już odpaliłem tego ducha, to idźmy za nim. W każdym razie no, wnioskuję z tego komentarza, że bossów takich jak... to była raczej Nocna Gwardia, a nie Nocna Straż. Nocna Straż to w grze o tron. Że będzie po prostu takich nocnych bossów więcej. Czyli właściwie wypadałoby w pewnym momencie... Gdzie ty poszedłeś, duchu? Na dół, tak? W pewnym momencie wypadałoby wszystkie lokacje jeszcze odwiedzić nocą. Tu coś w ogóle... O proszę, tu jest przejście. A ty właśnie w tę stronę idziesz, duchu? Tak, w tę stronę idziesz. Dobra, czyli tutaj mamy kolejny dungeonek, na to by wychodziło. Pieczara zrodzona z ziemi. I to nie chodzi o dużą pieczarkę, jak sądzę. Suchar, na ten odcinek mamy już, myślę, załatwiony. W porządku, 27 minut odcinka, więc te ruiny raczej ogarniemy sobie w kolejnym odcinku, a tutaj po prostu zrobimy jeszcze drugi dungeonik. No w ogóle jest. No właśnie, chciałem powiedzieć, że skrzynia na samym początku wygląda podejrzanie. I miałem rację. Dobra, bo mi oznacza nie to, co bym chciał. No właśnie, przede wszystkim chciałem dużego szczura wyeliminować. Pochodnia tutaj bardzo będzie przydatna. Zmieńmy sobie na ten czar. Jest prawdopodobieństwo trafienia dwóch szczurów naraz, ale niekonieczne. Dobra, jeszcze tam jest szczur, który postanowił dać mi fory najwyraźniej. On też powinienem sobie przy miejscu łaski ogarnąć zmianę liczby łyków. I dobrze, mamy ciemny korytarz i jasny korytarz. Ta skrzynka po prostu była tak podejrzana na samym początku. Zawsze jest gdzieś tam pod koniec dungeonu skrzynia, więc to naprawdę można było się spodziewać. Ale raczej i tak nie byłem w stanie uniknąć tego upadku. Chociaż może gdybym nie podszedł do skrzyni, tylko poszedł w prawo, to może jednak by się udało. To może jakieś materiały, jaskiniowy mech. To jest chyba powrót, tak sądzę. Może to pozwoli mi jednak tę skrzynię otworzyć. Co zresztą, zobaczcie, tutaj nawet była wiadomość, przed tobą pułapka, dlatego krążenie, może spróbuj tego, okej. Ale przetrwałem tę pułapkę, więc i tak spoko. Jaskiniowy mech jeszcze oraz marynowane mięso żółwia, czyli odpowiednik zielonego pąku czy pąka z Dark Souls. Dobra, wyruszamy dalej. Rozumiem, że to będzie jaskinia opanowana przez szczury. Czy może będzie też szczurzy boss? W Dark Souls 2 była w ogóle jakaś taka szczurza gwardia czy coś takiego. Walczyło się z mnóstwem szczurów. Jeden z nich był tak naprawdę bossem. No i wiadomo, pasek życia bossowi schodził wtedy, kiedy się
zadawało jemu obrażenia konkretnie. Kukri. I to był tego typu boss, w sumie powiedzmy, że trochę podobny do biskupów głębin, bo też szedł na masę. No i w sumie no, podobnie działał nawet. Był to oczywiście boss trudny dla czarodzieja, bo ja w Dark Souls 2 grałem i wojownikiem, i czarodziejem. Miałem długą przerwę między jednym a drugim podejściem i żadnego z tych podejść nie skończyłem, co dla mnie jest trochę dowodem na to, że Dark Souls 2 faktycznie jest najsłabszym z Soulsów. Aczkolwiek też ma swój klimat, mówiłem zresztą o tym wielokrotnie. Dobra, ile mam dusz? 11 koła, no to ponownie myślę, że sobie wyposażę talizman zapewniający ochronę dla naszych runek, bo faktycznie one są ważne. Oho. Czy to jest niedźwiedź ogromny? Ogromny niedźwiedź brzmi jak spore zagrożenie dla czarodzieja. No dobra, zobaczmy. Runiczny niedźwiedź nawet to jest. Obrażenia całkiem przyjemne, ale... Jaki on damage sadzi? Nie! O nie, te obrażenia wcale nie są aż takie moje obrażenia, nie są aż takie spore, jakbym chciał. Skończyła mi się mana. Dobra, podpijanko. Przerażająco wygląda ten niedźwiedź też. A, jeszcze krwawienie nabija, widzę. Czyli niektóre ataki mocniejsze, inne słabsze, ale za to z krwawieniem. No i mnie pokarał. Runiczny niedźwiedź. No, też arena walki z niedźwiedziem jest nie za duża. Tak, mamy informację na temat talizmanu, gałązki ofiarnej, straciłem ją. No to jest dobry moment, żeby jednak w takim razie... Wizerunek zszywańca, w ogóle przejmij moc imiennika tego przedmiotu dzięki czytającej z palców. Wizerunek Godrika zszywańca wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców. Można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. A, to jest coś na wzór odpowiednika... co ja gadam. To jest odpowiednik po prostu niejako duszy bossa, tak? Z Dark Souls. Słaby człowiek chciał zyskać moc poprzez groteskowy akt zszywania. Pewnego dnia razem powrócimy do naszego domu skąpanego w promieniach złota. To cytat pewnie z Godrika. Ja chciałem raczej sobie pozyskać runy, żeby kupić czar i tam się przeteleportować. Nie będę teraz szedł na niedźwiedzia, bo mam za dużo runów, żeby ryzykować. Drugiej gałązki nie mam. Aha, z tego miejsca nie mogę podróżować. Świetnie, świetnie, dobra. Ale jak wyjdę z dungeonu, to już będę mógł chyba. Mamy odblokowane to miejsce łaski, na pewno do tego bossa wrócę i to myślę, że w następnym odcinku. Ale póki co pójdźmy do twierdzy Okrągłego Stołu. Może tutaj będę mógł coś zrobić z tym wizerunkiem Godrika. Obstawiam, że mogło chodzić o tę postać tutaj dwugłową. Nie widzę, aby coś się zmieniło na razie. Zniknęła koleżanka będąca córką szefa. O, może tutaj można z tą duszą coś zrobić, co? Dzwonka oczywiście nie mam nadal. Nie no, tutaj mamy tylko nadal przedmioty do kupienia. Swoją drogą są te łuki runiczne, które pozwalają korzystać z wielkiego runu. Wszystko jest wcale nie tanie. Chyba nie mam tutaj komu na razie zaoferować tej podobizny Godrika, wyrytej w drzewie. Bo niby komu? Chyba, że jeszcze tej koleżance od przytulania. Dobra, nic nowego nie mówisz. Nie wiem, no możliwe, że raczej po pokonaniu takich poważniejszych bossów oni będą coś mieli nowego do powiedzenia. Tak, jednak w końcu przytulmy się. Podejrzewam, że z tą głową, którą mam, może to wyglądać głupio. Z tą maską, ale już trudno. Tak, wygląda to...
W istocie głupio. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Przyznam, że to jest naprawdę niesamowita postać, ta tutaj kobieta, towarzyszka na łożu śmierci, czyli co, ona faktycznie towarzyszyła z matowieńcą, a to nie jest Melina? Chyba nie. Nie, to nie jest Melina, to jest ktoś inny. W każdym razie zresztą pewnie możemy się dowiedzieć, jak tutaj, jak ona się nazywa. Aha, musiałbym pozwolić się objąć znowu. Dobra, nie będę przedłużał. Chodźmy jeszcze do Kowala. Zerkniemy sobie na szybko, jak tutaj się mają sprawy. Dobra. Powielenie popiołów nie. O, zobaczcie, można pogadać z nim o czymś. She has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. On chyba mówi o tej, co stoi przy kominku i mówi, że nie, że poszukuje swojego celu w życiu. Może ona faktycznie coś z tymi duchami będzie miała wspólnego. Tymczasem zerknijmy tutaj. Mam bardzo dużo kamieni kowalskich pierwszego poziomu, więc pozwolę sobie na ulepszenie kostura. Tu już drugi poziom wjeżdża, ale w sumie nadal mam sporo tych odłamków drugiego poziomu, więc myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Teraz już odpuszczę. A jeszcze w sumie mógłbym te odłamki podstawowe pierwszego poziomu wykorzystać na ulepszenie Misericordii. No teraz już zdecydowanie mniej tych wszystkich odłamków, ale widzę, że w grze jest raczej ich sporo, więc nie będę oszczędzał, a przynajmniej jakiś tam zawsze boost do damage'a będzie. Czy tutaj w jadalni może ktoś się pojawił? Wątpię, raczej tutaj no trzeba tylko tych kluczy używać. Były potrzebne tutaj dwa. Ja mam pewnie jeden. Dwa mam nawet. O, no to może sobie odblokujemy to miejsce w takim razie. Zobaczymy, czy coś ciekawego. W tej sali była jakaś broń chyba. W kolejnej... Aha, w ogóle widzę, że w zależności od tego, ile tych gargulców tu jest, zresztą te klucze się tu pojawiają nawet. Tyle kluczy jest potrzebne, ile jest gargulców. I co więcej, to już koniec tej drogi. Mamy kuchnię. Coś tam się gotuje w garnku cały czas. I zdobywamy modlitewnik zabójcy, co brzmi bardzo ciekawie, ale również brzmi to mi inkantacjami mocno. Mam w ogóle sporo tych przedmiotów kluczowych, z którymi za bardzo nie wiem, co zrobić. To trzeba by dać Melinie akurat. Gdzie mamy tutaj... O, proszę bardzo. Daj uczonemu kapłanowi, by zdobyć nowe inkantacje. Tak jest. Modlitewnik zabójców stwierdza okrągłego stołu. Dzięki temu modlitewnikowi doświadczony kleryk uzyskuje dostęp do następujących inkantacji. Nadejście zabójcy i ciemność. Wiecie co, no brzmią, powiem wam, te inkantacje ciekawie. Raczej są to jakieś takie skrytobójcze inkantacje. To niestety jest w ogóle też wada grania na ślepo, bo właściwie zużyłem trzy klucze, aby wejść do obu tych pomieszczeń łącznie i żadna z rzeczy, które tam znalazłem, raczej mi się nie przyda, więc mógłbym tych kluczy użyć w jakimś bardziej efektywnym miejscu. Ale dajmy to kapłanowi i zobaczymy, co to są za inkantacje. Daj modlitewnik zabójcy, tak jest. Heretyckie? Very well. I'll take it off your hands.
Mam nadzieję, że bratu Korchynowi nie zrobi to krzywdy, tak jak dawanie mrocznych cudów, mrocznych ksiąg pisanych Braillem robiło Irinie z Karimu, ale zobaczmy, cóż się u niego pojawiło. Ciemność. Tworzy obszar ciemności, który skrywa osobę rzucającą. To wymaga 18 aż punktów wiary, więc tego nie poużywam. Wycisza kroki, zmniejsza hałas i obrażenia od upadku. No czyli jak widzicie, i z mojej perspektywy patrząc, to jest niestety, ale tutaj te czary, które w Dark Souls były przypisane czarodziejowi, które naprawdę robiły ogromną robotę, zwłaszcza to, co tutaj nazwane jest ciemnością, a co było ukrytym ciałem w Dark Souls, no to zresztą pokazywałem to na piromantce, jak dobrze to działa. Niestety tutaj są to cuda wymagające sporo wiary. No dobra, to wymaga 10, to nie aż tak dużo, 3 punkty mógłbym pewnie poświęcić. No chyba, że zrobiłbym turbo farmę, ale wątpię, raczej pozostaniemy przy czarach. Niemniej fajne są inkantacje i powiem wam, że tak no jak na to patrzę, to myślę o tym faktycznie, żeby konfesorem pograć. Z drugiej strony ta gra wydaje się być tak ogromna, że raczej nie będę nagrywał dwóch serii z Elden Ring jednocześnie. Ej, to miejsce było... To miejsce się otworzyło chyba po pokonaniu Godricka. Ja myślałem, że to się otworzy jak pokonam, nie wiem, wszystkich jakichś tam bedasów, a tymczasem zobaczcie, te drzwi do dwóch palców, bo tu chyba dwa palce będą, otworzyły się już teraz. No to pominąłem ważną rzecz, ale mnie w komentarzach pewnie zjedziecie. Dobra. Dzień dobry. Wyglądasz mrocznie, istoto. Tak, jestem nowym tarnisztem. No to i możemy dać podobieństwo Godricka, podobiznę. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Powiem wam, że to jest wszystko bardzo dziwne. Myślałem, że dwa palce będą jakąś osobą, tymczasem to wygląda jak dłoń zmutowana z dwoma palcami. Tu jest w ogóle tron. Nie wiem, czy to jest... Myślę, że to jest pozostałość po jakimś bogu czy półbogu, bo tu jacyś bogowie istnieli. Nie wiem, paskudne to jest, też nieumarłe. Ona też wygląda w ogóle... Nie, no sami widzicie, co się dzieje. Zachwyt. Ciekawe. Co to wszystko? A przepraszam, czy mogę dać tobie tą podobiznę Godricka? O, tak, o to właśnie mi chodzi. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the earth tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well,
I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Panie Miyazaki i panie Martin, dlaczego akurat palce? To jest pytanie, na które będę szukał odpowiedzi w tej grze. Weź moc z wizerunku o wielkich runach. Ona pewnie nam wytłumaczy mechanikę, co? Artefakty półbogów, potomków bogini królowej Mariki, to ona jest naczyniem Eldańskiego Kręgu. And so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Okej, czyli inni półbogowie będą znacznie potężniejsi od Godrika. Wygląda też na to, że co, w takim razie, bo była w ogóle jakaś wojna między bogami, oni się pomordowali wszyscy nawzajem, półbogowie chyba zostali, by na to wychodziło, ale zawiedli, dostali jakąś od łaski Mariki, jakąś tam właśnie moc, aby przywrócić złoty porządek, ale wygląda na to, że zawiedli. Korzystając z menu mocy wizerunku, możesz czerpać moc z wizerunku jego właściciela. Jeden wizerunek zapewnia jedną moc. Gdy uzyskasz moc, wizerunek zostanie utracony. Wizerunek zszywańca. Przejmij moc imiennika tego przedmiotu. Okej, okay. Aha, czyli mogę sobie z tego wytworzyć topór Godrika. Ale coś tam jeszcze jest. Wybierz wizerunek, z którego chcesz zaczerpnąć moc. No chciałbym z tego. Aha. Mamy dwie rzeczy do wyboru. Albo topór Godrika. Wielki topór używany przez Godrika Zszywańca. Ten złoty topór wojenny ozdobiony jest figurą bestii, symbolizującą siłę Godfreya, pierwszego eldeńskiego władcy i patriarchy Złotego Rodu. Rozkazuje ci uklęknąć, gdyż Jam jest panem wszystkiego, co złote. To cytat oczywiście z Godrika. A to jest poszywany smok i to jest broń na pięść najwyraźniej. Ucieleśnienie mocy, która wciąż tliła się w smoczej głowie zszytej z lewą ręką Godrika. Ręka dzierżyciela przybierze postać małego smoka wypuszczającego ostre kły w okolicy pięści. Tej broni nie można nosić w obu rękach. Można jeszcze tej specjalne umiejętności są oczywiście. Nakazuje ci uklęknij. A tutaj patrzcie na mnie, daj małej głowie ulotną iskrę życia i ciśnij nią w górę, rozsiewając płomienie szeroko przed sobą. Okej, okay, to wymaga 20 siły, 14 zręczności i 16 wiary. Także może dla kapłana, może dla konfesora 34 siły i 22 zręczności. Zdecydowanie nie rzeczy dla mnie to są. W związku z tym nie będę ich kupował, znaczy nie będę wymieniał tego wizerunku Godrika, ponieważ ten wizerunek może mi również, jak czytamy w opisie przedmiotu, zapewnić po prostu bardzo dużo run i myślę, że z tego skorzystam. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz w tym odcinku, bo mamy już prawie 50 minut, więc naprawdę muszę się jak najprędzej tutaj uwijać. Zachwyt. Zdobyliśmy od dwóch palców taki gest, a były tu drzwi, przy których mówiono w wiadomościach, żeby gestu użyć, więc może to chodzi o ten gest. Miałoby to sens, że pokonaliśmy Godrika, no i czas na jakieś tam różne nagrody. Więc może sprawdźmy. Różne testy będę, różne, nie testy, a różne gesty będę tu pewnie testował.
Bardzo powolny w ogóle ten gest jest. Ale chyba nie o to chodzi. Bo nic się nie dzieje. Aczkolwiek biorąc pod uwagę patent na szczycie Arty Smoków, to może być tak, że trzeba długo poczekać. Nie masz prawa, o nie masz prawa. Swoją drogą, nie masz prawa, o nie masz prawa. Świetnie, no. Przed tobą tajne przejście. Szczerze mówiąc, gestykulowanie, może spróbuj tego. No ale tego znaku ja tutaj używałem i to absolutnie nic mi nie dało, więc nie wiem, czy to nie jest troll po prostu jakiś. O, koleś z kosą biegł, czyli można też kos używać. Dobra, dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Wiem, było sporo tutaj gaworzenia, ale myślę, że te lorowe motywy też są bardzo fajne. Także będziemy sobie wszystko tutaj dokładnie obczajać. Myślę, że jeszcze mnóstwo zabawy przed nami. I widzimy się oczywiście w następnym odcinku z Elden Ring. Do zobaczenia!